Odsłuch społeczny. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Ja nazywam się Jaśmina Różańska i po raz pierwszy w życiu poprowadzę podcast. Zapraszam na Instagram i Twittera naszego podcastu oraz do subskrybowania Odsłuchu Społecznego. Jesteśmy na Spotify, na SoundCloudzie i od niedawna również na YouTubie. Moją gościnią dzisiaj jest Kasia Koczułap, psycholożka w trakcie specjalizacji z seksuologii. Możecie ją śledzić na Instagramie, gdzie nazywa się Kasia, co z tym seksem. Będziemy dzisiaj rozmawiały właśnie o edukacji seksualnej. Kasiu, ponieważ wydaje mi się, że większość naszych słuchaczy i słuchaczek nie miała w szkole prawdziwej edukacji seksualnej, to chciałam zacząć od tego, czym w zasadzie ta edukacja seksualna jest. Edukacja seksualna to nic innego jak po prostu nauka o wszystkim, co związane z seksualnością człowieka, co wykracza bardzo, bardzo poza uprawianiem seksu, bo to jest nauka o naszym ciele, to jest nauka o naszym zdrowiu, to jest nauka o relacjach, to jest nauka o samostanowieniu, to jest nauka o tym, jak po prostu traktować swoje ciało dobrze, tak żeby nam służyło w dobrym celu. Więc to jest taka bardzo szeroka nauka, której absolutnie nie da się sprowadzić do nauki uprawiania seksu, tak jak niektórzy chcieliby ją widzieć. A jakbyś mogła nam powiedzieć, z czego to twoim zdaniem wynika, że w Polsce cały czas tej edukacji seksualnej nie ma? Ja myślę, że po prostu ludzie nie rozumieją tego, czym jest edukacja seksualna. I sprzeciwiają się jej tak pro forma, nie zastanawiając się w ogóle przeciwko czemu się sprzeciwiają. To jest tak, że nie słuchamy ekspertów, na przykład nasi politycy, którzy mogliby sprawić, że edukacja seksualna stanie się powszechna w polskich szkołach, nie słuchają ekspertów, tylko krzykaczy, którzy błędnie interpretują różne standardy, matryce. W Polsce jest takie błędne przekonanie, że edukacja seksualna jest związana z jakimś nieistniejącym lobby, że to jest część czyjejś agendy, czyjejś ideologii, tak naprawdę nie wiemy czyjej. Nadajemy edukacji seksualnej jakiś taki wymiar dużo większy poza tym, czym ona jest, czyli że jest ona częścią wiedzy, częścią nauki, tak samo jak fizyka, historia, matematyka i po prostu, że jest oparta na faktach, na badaniach, że to nie są jakieś rzeczy przypadkowe, które ludzie będą mówić naszym dzieciom, tylko to po prostu jest wszystko oparte na badaniach, na faktach, tak jak inne dziedziny wiedzy. Więc wydaje mi się, że to z tego wynika, że edukacja seksualna w Polsce została w ogóle bardzo upolityczniona. To mnie strasznie złości, bo to nie powinna być sprawa polityczna. To jest podstawowa kwestia praw człowieka, prawo do edukacji, prawo do wiedzy o swoim rozwoju, o swoim zdrowiu. Nikt się nie buntuje przeciwko nauce fizyki, biologii, historii, a jednak wiele osób się buntuje przeciwko nauce edukacji seksualnej. To wynika właśnie z niezrozumienia, z tego takiego głębokiego niezrozumienia, czym jest edukacja seksualna i z tego, że właśnie to jest takie, w mediach się o tym mówi w taki właśnie skrajny sposób. Oczywiście pewnie część ludzi wierzy w to, że dzieciaki się nie interesują seksem i nastolatki seksu nie uprawiają. Oczywiście to jest jakaś próba racjonalizacji sobie w głowie, że ten problem nas nie dotyczy, że jeżeli nie będziemy o nim mówić, to on zniknie. Tak oczywiście nie jest i każdy, kto w jakikolwiek sposób zajmował się kiedykolwiek rozwojem, nauką o rozwoju człowieka, o rozwoju dziecka, o tym, jak się kształtujemy, to dobrze wie, że temat seksualności dotyczy nas od narodzin, a nawet dotyczy życia płodowego, więc nie da się od tego uciec. Czyli ten taki popularny zarzut, że edukacja seksualna rozbudza seksualność dzieci, to jest po prostu bzdura. To jest po prostu bzdura. Edukacja seksualna nie może rozbudzić seksualności dzieci, bo dzieci generalnie są seksualne od momentu narodzin i są naturalnie zainteresowane swoim ciałem, swoją seksualnością. Oczywiście ten proces się zmienia wraz z wiekiem. Jest dostosowany do wieku. Dzieciaki takie, które mają 2, 3, 4 latka, po prostu odkrywają istnienie narządów płciowych. Tak jak odkrywają istnienie ręki, głowy, nosa, ucha. Tak samo odkrywają istnienie cipki, penisa. Pytają, co to jest. Zaczynają się interesować tym, skąd się wzięły. Zauważają, jak rodzice na przykład się do siebie odnoszą. Na przykład, że się przytulają czy całują. I one to po prostu... To jest dla nich takie jakby normalne, takie podążanie za rozwojem. To jest właśnie edukacja seksualna, więc nie można powiedzieć, że edukacja seksualna wprowadza jakiś nowy temat do życia dziecka. A powiedz mi proszę, jak to teraz wygląda w polskiej szkole? Czy dziecko w ogóle się z tą seksualnością jakkolwiek spotyka? Czy na przykład na lekcjach biologii, kiedyś były lekcje wychowania do życia w rodzinie?
Wychowanie do życia w rodzinie nadal jest w polskich szkołach, tylko problemem jest to, jak jest prowadzone. Ja myślę, że na biologii dzieciaki też się uczą oczywiście budowy też narządów intymnych i to na biologii, częścią biologii na pewno jest, chociaż no, takie bardzo okrojone i zależne po prostu od nauczycieli, bo ja miałam nauczycieli, którzy bardzo otwarcie mówili wszystko w takim sensie po prostu naukowym, a miałam nauczycieli, którzy mówili, no nie potrafili wypowiedzieć słowa penis na przykład na głos, więc było wiadomo, że coś jest nie tak, że to będzie jakiś taki temat tabu. To jest właśnie problem, że to jest temat tabu. A jeśli chodzi o WDŻ, no to zależy od nauczycieli tak naprawdę, bo ja kiedyś pytałam na moim Instagramie, jak wygląda WDŻ, albo wygląda u moich obserwatorów, no to było dramatyczne, no bo WDŻ był prowadzony fajnie, dobrze, zgodnie z wiedzą naukową w przypadkach 1-2 na 10 może, a w pozostałych to jest po prostu nauka o tym, że dziewictwo jest najwyższą wartością, że jeżeli dziewczyna straci dziewictwo przed ślubem, no to jest jak ta opalcowana szklanka albo nadgryzione jabłko. To jest nauka o tym, że antykoncepcja powoduje najgorsze skutki uboczne, jakie sobie można wyobrazić, a prawdziwą antykoncepcją jest tylko obserwowanie swojego ciała i liczenie dni płodnych. To jest po prostu nauka o tym, że dziewczyny nie powinny prowokować, a chłopcy to już tak mają, że tam klepną po pośladku koleżankę. To jest nauka o tym, że aborcja oczywiście to jest największe morderstwo, a często to jest nauka o niczym, czyli to jest wolna godzina, podczas której dzieciaki, nie wiem, odrabiają lekcje z innych przedmiotów albo sobie coś tam czytają. Poziom WDŻ-u w polskich szkołach tak ogólnie no jest dramatyczny moim zdaniem. Moim zdaniem my w ogóle nie mamy edukacji w Polsce seksualnej, tylko mamy po prostu jakiś taki twór, który jest WDŻ-em, w ogóle zwróć uwagę na nazwę, to jest wychowanie do życia w rodzinie, co już tak jakby stawia to, jak mam na to patrzeć, to jest tylko dla rodziny. Co oznacza, że jeżeli nie planujesz zakładać rodziny albo jesteś osobą nieheteroseksualną, czyli w Polsce tak jakby nie masz praw do rodziny, to już w ogóle ta edukacja nie jest dla ciebie, to wychowanie nie jest dla ciebie. Tylko o seksie powinniśmy patrzeć tylko przez pryzmat rodziny. No to jest absurdalne. Odsłuch społeczny. A kto prowadzi teraz te zajęcia z wychowania do życia w rodzinie? Jakby z tego, co mówisz, to są osoby, które nie są tak naprawdę przygotowane do prowadzenia. No nie są niestety, to różnie to bywa. Część zajęć prowadzą nauczycielki od biologii, część zajęć katechedzi, katechetki, księża prowadzą część zajęć. No jacyś tam inni nauczyciele z innych przedmiotów. Bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która prowadziła WDŻ, była na przykład edukatorem, edukatorką seksualną, czy psychologiem, psycholożką, seksuologiem, seksuolożką, a ja uważam, że takie osoby powinny prowadzić WDŻ, no edukację seksualną, osoby absolutnie wykształcone w tym kierunku, przygotowane do tego, a w tym momencie tak nie jest, to jest rzadkość. Oczywiście zdarzają się osoby przygotowane, dobrze przygotowane do tego przedmiotu, ale to nie jest większość niestety. W ogóle osoby, które na przykład są związane z jakimiś religiami, to nie powinny takiego przedmiotu prowadzić, dlatego że seks jest wartościowany w każdej religii, nie tylko w katolickiej, w każdej. A edukacja seksualna ma być oparta na faktach, ma być oderwana od wartościowania, ma być przekazywaniem prostej wiedzy, prostych informacji, bez oceny, bez wartościowania. I wydaje mi się, że osoba, która jest katechetką, katechetą, czy księdzem, czy siostrą zakonną, nie będzie w stanie się oderwać od tej wartości, które narzuca jej religia. No zdecydowanie też moim zdaniem księża, jakby jako pozostający, przynajmniej co do zasady, w celibacie, nie powinni prowadzić edukacji seksualnej, z którą nie mają za dużo doświadczeń sami. Ja myślę, że księża mogą nawet pójść na kurs edukacji seksualnej albo, nie wiem, pójść na studia i się wykształcić w tym temacie. Nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli będą potrafili oderwać się od tak jakby swoich wartości, które narzuca im religia, plus będą wykształceni w tym temacie, to proszę bardzo, mogą prowadzić. Myślę, że fajnie to wyjdzie. Jest bardzo wiele fajnych księży, więc jak najbardziej. Tylko nie tak, jak to wygląda teraz po prostu. A jakie są skutki braku edukacji seksualnej? Skutki braku edukacji seksualnej to przede wszystkim są takie bardzo praktyczne, czyli wzrost niechcianych ciąż, ciąż nastoletnich, zachorowania na infekcje przenoszone drogą płciową, na HIV, przecież rośnie stopień zachorowania, znaczy nie zachorowania na HIV, tylko zakażenia wirusem HIV, tak? To HIV nie musi prowadzić wcale do zachorowania na AIDS. I innych po prostu infekcji, to są bardzo takie mocne skutki, ciąże, choroby, też przemoc rośnie z brakiem edukacji seksualnej, wykorzystanie seksualne, są takie te mocne rzeczy, ale
Oprócz tego mamy też takie lżejsze rzeczy, takie rzeczy jak brak znajomości swojego ciała, brak zrozumienia swojego ciała, wstyd, który łączy się jednoznacznie z seksem, to takie rzeczy jak niepewność siebie, jak jakby godzenie się na pewne rzeczy, które nie są wcale zwyczajne, jak na przykład na ból, że w seks musi boleć. Są takie rzeczy, z którymi my potem wchodzimy w dorosłe życie, tworzymy związki z ludźmi, uprawiamy z tymi ludźmi seks w związkach i po prostu okazuje się, że mamy tak dużo różnych nabudowanych schematów, tak dużo różnych problemów, które sprawiają, że ten seks na przykład w związkach nie działa, że ten seks jest problemem, że dzieje się coś złego, że dzieje się coś niedobrego, że nie mamy przyjemności z seksu. To potem prowadzi do rozpadu tych związków. Potem ludzie lądują w gabinetach psychoterapeutycznych, w gabinetach seksuologów, seksuolożek. To są po prostu takie rzeczy, które potem dopiero w dorosłym życiu widzimy, jak dużo krzywdy to przyniosło. I oczywiście te rzeczy jak niechciane ciąże i choroby i przemoc, o tym trzeba pamiętać, to jest bardzo ważne, ale też żebym chciała, żebyśmy nie zapominali o takich tych drobnych rzeczach, o jakości życia, że brak edukacji seksualnej wpływa na jakość życia i pogarsza tą jakość życia w przyszłości. I myślę, że o tym też warto pamiętać, bo fajne życie seksualne, fajny seks, jest dużą częścią naszego życia i powinniśmy o to dbać, powinniśmy tego chcieć. To wpływa świetnie na związki, to jeżeli mamy dobry seks, a z kolei niefajny seks niszczy związki, więc powinniśmy właśnie pamiętać o takich tych drobnych, małych skutkach, których nikt nie docenia. Chciałam cię też zapytać, na ile młodzi ludzie, czy nawet dzieci, kierują się teraz z tą swoją ciekawością seksualną, która jest totalnie naturalna, ku pornografii, czy ku jakimś takim szemranym dosyć źródłom internetowym? Jakby, gdzie oni szukają tej wiedzy dotyczącej seksu? Właśnie jest tak, jak mówisz, wiedzy na temat seksu dzieciaki szukają w internecie, szukają bardzo, bardzo często w pornografii. Według badań pierwszy kontakt z pornografią mają już dzieciaki w wieku 10-11 lat, a niektórzy mówią, że to już jest nawet 7 lat i to się przesuwa, ta granica się przesuwa cały czas do dołu. I dostęp do pornografii jest teraz tak łatwy, jest po prostu na kliknięcie. Więc no nic dziwnego, że tak się dzieje, że po prostu dzieciaki trafiają na tą pornografię. No i niestety to jest bardzo duży problem, dlatego że pornografia sama w sobie jest tylko narzędziem. I z pornografii można korzystać w dobry sposób i można korzystać w zły sposób. Pornografia jest dla ludzi dorosłych, jest dla ludzi świadomych. Jest dla ludzi, którzy rozumieją, że oglądają bajkę, że oglądają pewną fantazję, że to nie jest prawda, że nie tak seks nie wygląda, że w tym seksie tak nie wyglądają. No, że po prostu zdają sobie sprawę, że oglądając film porno, oglądają po prostu film, fantazję, bajkę. I tacy ludzie dorośli z ukształtowanym podejściem na temat seksu potrafią sobie poradzić z tym, jeżeli korzystają z pornografii, szczególnie z pornografii niezależnej, z pornografii etycznie produkowanej, zdają sobie sprawę, że korzystają z tego w jakimś tam określonym celu i wiedzą, że to jest właśnie taka fantazja, którą po wyłączeniu komputera, no kończymy z nią. Ale dzieciaki w wieku 7, 8, 10 lat absolutnie nie mają takiej wiedzy. Im się wydaje, że oglądając pornografię, oglądają prawdziwy seks, że tak wygląda seks, że te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, a pornografia mainstreamowa, do której najłatwiejszy mamy dostęp, jest pornografią często brutalną, jest pornografią bardzo ostrą, pokazującą pewne przemocowe na przykład praktyki. Jeżeli osoba 8-letnia widzi coś takiego, to dla niej to jest szokujące i ona pierwszy raz w życiu styka się z tematem seksu w pornografii przemocowej. To nie może przejść niezauważenie dla jej rozwoju. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby dzieci chronić przed pornografią, żeby utrudniać dostęp do pornografii dzieciom. I też tak bardzo ważne jest, żeby zaspokajać tą ich ciekawość w inny sposób właśnie, żeby one nie chciały szukać pornografii. Ja jestem przekonana, że oczywiście to nie będzie dotyczyło wszystkich dzieci, ale jestem przekonana, że część dzieciaków nie będzie tak jakby czuła potrzeby zaglądania do pornografii, jeżeli ich pytania zostaną zaspokojone przez rodziców, przez szkołę, przez edukatorów seksualnych. I po prostu jesteśmy w stanie dużo zrobić, żeby jakby odciągnąć dzieci od porno, ale na pewno to się nie uda, nie oferując im nic w zamian, bo dzieciaki są ciekawe seksu i nic, ale to absolutnie nic nie sprawi, że je powstrzymamy. I tutaj mamy wybór. Ja zawsze mówię to do rodziców, że macie wybór. Czy to wy przejmiecie kontrolę nad edukacją seksualną swojego dziecka, czy wy zdecydujecie, o czym się dziecko dowie,
czy może oddajecie tę kontrolę właśnie porno, internetowi, jakimś tam koleżankom, kolegom tych dzieci. To jest wybór. Dziecko będzie zainteresowane i dziecko się będzie chciało dowiedzieć. I teraz mamy dwa wyjścia. Albo przekażemy im merytoryczną wiedzę dostosowaną do ich rozwoju wieku, albo zostawimy ich na pastwę internetu. W takim razie może masz jakieś praktyczne porady, nie tylko dla rodziców, ale też dla rodzeństwa, dla jakichś innych bliskich osób, które mają w swoim najbliższym otoczeniu dzieci czy młodzież i chcieliby jakoś z nimi porozmawiać o seksie, ale trochę ich to krępuje, totalnie nie wiedzą, gdzie zacząć, bo też nie chcą zaszkodzić na pewno. Co byś im powiedziała? Przede wszystkim z dziećmi trzeba rozmawiać szczerze. Trzeba rozmawiać z nimi, trzeba traktować ich jak partnerów w tej rozmowie. I to już od małego, już od najmłodszego wieku. Absolutnie ich nie lekceważyć, nie zbywać, nie wyśmiewać pytań, nie powtarzać jak mantry, że dowiedzą się później, dowiedzą się jak dorosną. Jeżeli dziecko pyta, to znaczy, że dziecko jest gotowe na odpowiedź. I oczywiście odpowiedź, powtórzę to po raz setny, dostosowaną do jego rozwoju wieku i udzieloną językiem, który on zrozumie. Ale jeśli dziecko pyta, to znaczy, że ono już chce odpowiedzi, że to już pytanie powstało w jego głowie i nie wolno tego pytania zlekceważyć, nie wolno tego pytania zbywać. Dlatego, że dziecko zapyta raz, zapyta drugi raz, może zapyta trzeci raz. Jeżeli za każdym razem dostanie odpowiedź, nie interesuj się, dowiesz się, jakie będziesz dorosły, to nie jest dla ciebie, to ono już więcej nie zapyta rodzica, nauczyciela, tylko zapyta rówieśników, zapyta internet. No i w ten sposób wracamy do tego, że dowie się wszystkiego ze strony porno. Dlatego dzieci trzeba traktować jak naprawdę, to są po prostu mali ludzie, trochę mniejsi od nas, ale tak samo zasługują na naszą szczerość, na naszą uwagę, na to, żeby podawać ich pytanie poważnie. To przede wszystkim polecam, żeby rodzice robili, żeby po prostu podchodzili do nich z uwagą. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takie rozmowy są trudne i takie rozmowy są krępujące, szczególnie jeśli samemu nie miało żadnej wiedzy, dlatego jak najbardziej warto jest, żeby rodzice się sami dokształcali w tym temacie. Warto jest, żeby może szukali na przykład pomocy edukatorów, edukatorek seksualnych. Czasami wiem, że pojawiają się różne kursy dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi o seksie, bo wiem, że wiele rodziców chce, tylko po prostu nie potrafi. Więc to jest cenne. Ważne jest, żeby korzystać z pomocy naukowych, z książeczek. Ja jeszcze w tym momencie nie mam do polecenia tak na 100% książeczek dla dzieci, ale będę robiła wielki przegląd na moim Instagramie właśnie z takich książeczek dla dzieci od wieku 0 do nastoletniego, więc tam zapraszam wszystkich zainteresowanych później, a jeśli chodzi o rodziców, to bardzo im polecam książkę na przykład Nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein. To jest książka, która po prostu pomaga rodzicom przejść przez ten proces, pomaga im oswoić z pewnymi tematami, podpowiada, jak rozmawiać, podpowiada, co mówić, kiedy mówić, jak mówić. Myślę, że takie rzeczy dla rodziców mogą być bardzo pomocne. Skoro mamy już książki, to chciałam Cię jeszcze zapytać, czy są jakieś seriale, które są warte polecenia, może już dla młodzieży raczej niż dla ich rodziców? Zdecydowanie Sex Education to jest serial, który jedyny w sumie, jaki znam, który się skupia w pełni na wątkach związanych z seksualnością. Ja bardzo polecam Sex Education, bo ten serial jest właśnie zrobiony w takim stylu, że pytań młodzieży, wątpliwości młodzieży nie traktuje się lekceważąco, wręcz przeciwnie. Na każde pytanie jest odpowiedź. Nawet najbardziej absurdalne z naszej perspektywy problemy, zadziwiające rzeczy nie są wyśmiewane przez mamę głównego bohatera, która jest seksuolożką, tylko ona odpowiada na te wszystkie pytania właśnie z uwagą, z uważnością, traktuje je wszystkie poważnie i serio. I to jest taki super właśnie wątek, że faktycznie problemy, wątpliwości dzieciaków są na pierwszym miejscu. Więc ja bardzo polecam Sex Education. Ale też takie wątki związane z seksualnością pojawiają się w innych serialach. Coraz częściej się pojawiają w serialach. Nie wiem, na przykład w ostatnim serialu HBO Euphoria jest duży wątek związany na przykład z transpłciowością. Więc myślę, że coraz częściej te seriale dla młodzieży szczególnie poruszają te wątki w bardziej otwarty i w bardziej taki merytoryczny sposób. W takim sensie, że widać, że ktoś to konsultował, że nad tym pieczę ma jakiś człowiek, który się na tym zna. I to dzięki temu oczywiście, że serial jest serialem, tak? Więc on jest tam przedramatyzowany i ma takie wątki przesadzone wręcz. Ale widać, to się czuje, że ktoś, kto się na tym zna, to konsultował. Nawet chociażby z języka, jakim wypowiadają się bohaterowie, to ja już na przykład wiem, że w serialu się mówi o transpłciowości, a nie o transseksualizmie. No to znaczy, że ktoś, kto się na tym zna, to skontrolował i tak jakby przeczytał ten scenariusz i dał znać, że może niekoniecznie transseksualizm, ale transpłciowość.
Dlatego to jest fajne i takie te nowe seriale dla młodzieży ja polecam, żeby sobie śledzić. Odsłuch społeczny. A teraz, skoro już porozmawiałyśmy o sytuacji w Polsce i o tym, że nie jest najlepiej, to trochę chciałabym, żebyśmy udały się do takiej krainy marzeń, gdzie ta edukacja seksualna wygląda już tak, jak powinna. I chciałam cię poprosić, żebyś nam o niej opowiedziała. Kiedy się zaczyna, o czym jest i też jaki pozytywny wpływ ma to na dzieci. Nigdzie na pewno nie ma idealnego systemu, bo idealne rzeczy nie istnieją, tak myślę. A jeśli jest jakiś idealny, ale to idealny system, to ja na pewno go nie znam. Ale edukacja seksualna na szczęście w wielu krajach jest na świetnym poziomie. Na przykład system edukacji w Europie, no, palmę pierwszeństwa dzierży Finlandia. Jako całokształt tam edukacja jest jedną z najlepszych na świecie, chyba najlepszą w Europie, a może najlepszą na świecie nawet. I więc i edukacja seksualna z tego wynika stoi na wysokim poziomie. Co jest bardzo fajne w Finlandii, wszyscy nauczyciele mają przeszkolenie, podstawowe przeszkolenie, więc to jest super, bo tak jak mówiłam, edukacja seksualna to jest taka ciągłość, to jest takie podążanie za dzieckiem w procesie. Jest bardzo ważne, jest, żeby wszyscy nauczyciele mieli jakieś podstawowe pojęcie na ten temat. Edukacja jest tam podzielona na dla młodszych i dla starszych dzieci, więc tak jak mówiłam, no, dopasowane jest to do ich wieku. Świetny system mają w Holandii, bo edukacja tam się uważa za podstawowe prawo człowieka, które ma być realizowane zgodnie z naukowymi podstawami, a nie światopoglądem rodziców, więc nie da się z edukacji seksualnej wypisać na przykład. Dlatego, że to jest uważane jako, no, że dzieci mają po prostu prawo do wiedzy o swoim ciele, o swoim rozwoju, więc nie można ich tego prawa pozbawiać na podstawie światopoglądu rodzica. Też edukacja oczywiście zaczyna się od przedszkola. W Holandii uczy się, na początku się uczy właśnie dzieciaki reagowania w sytuacji molestowania, rozróżniania złego, dobrego dotyku. Później jak są coraz starsze, to zdobywają wiedzę na temat antykoncepcji. Już 11-latki uczą się o antykoncepcji i niektórzy powiedzą, że to jest za wcześnie, a ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Przecież wiedza o antykoncepcji to nie jest powiedzenie, hej, tutaj masz prezerwatywę, idź uprawiać seks. Tylko wiedza o antykoncepcji to jest wiedza czysto informacyjna, na którą po prostu nastolatek wykorzysta wtedy, kiedy będzie tego potrzebował. Ale udawanie, że nastolatki nie uprawiają seksu, więc nie trzeba ich uczyć od antykoncepcji, no to no cóż, no kończy się niechcianymi ciążami. To taki świetny plan, który nie działa. Super edukacja seksualna jest także na przykład w Szwajcarii, która ma najniższy ranking w ogóle niechcianych ciąż w nastoletnich. Od przedszkola jest obowiązkowa, nie można z niej dziecka wypisać. Na przykład był taki proces nawet w Bazylei, że część rodziców chciała dzieci wypisać z edukacji i sądzili się o to, no i przegrali. Sąd zadecydował, że edukacja seksualna jest prawem człowieka i stoi w interesie państwa, że w interesie państwa stoi to, żeby chronić dzieci przed przemocą i chronić je przed niechcianymi ciążami. Więc myślę, że to działa tam super. Fajne jest też to, że program nie jest taki sztywny, tylko jest taki, są pewne tylko wskazówki, jak prowadzić edukację seksualną, a już poszczególne szkoły mają tak jakby dowolność w tym, jak te zajęcia będą wyglądały. To też daje taką dużą wolność, bo edukację seksualną można prowadzić na bardzo dużo sposobów. Także są państwa, w których to wygląda fajnie, w których to wygląda dobrze i w których to działa, tak? Bo edukacja seksualna zmniejsza ilość niechcianych ciąż, zmniejsza ilość aborcji, zmniejsza ilość infekcji przenoszonych drogą płciową, zmniejsza przemoc i wykorzystanie dzieci. No i oczywiście robi to, o czym wiele osób nie chce słuchać, czyli sprawia, że w przyszłości te dzieciaki wyrosną na dorosłych, które będą miały fajne, dobre życie seksualne, które nie tylko będą miały seks, potrzeby do prokreacji, ale które będą miały fajny seks, dużo przyjemności z tego seksu. A czy jest coś jeszcze poza edukacją seksualną, co powinno zostać w Polsce wprowadzone właśnie po to, żeby chronić dzieci? Ja generalnie jestem fanką tego, żebyśmy mieli w ogóle jakąś naukę o emocjach w szkołach, żebyśmy mieli naukę komunikacji. Moim zdaniem bardzo tego brakuje, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, że nie umiemy rozmawiać bez złości, bez wstydu, bez oceniania. Wydaje mi się, że taka nauka właśnie rozpoznawania swoich emocji, nauka tego, że każda emocja jest neutralna, że nie ma dobrych i złych emocji, tylko po prostu one są neutralne, tak? Że mamy prawo do złości, do smutku, do wściekłości, frustracji i tak dalej. No i gdybyśmy umieli wyrażać te emocje w sposób taki niekrzywdzący, w sposób, który nie obraża, nie ocenia nikogo, to wydaje mi się, że to też byłoby cenne, tak? Uczyć po prostu ludzi komunikować rzeczy bez wstydu, bez jakiegoś tam tabu, bez strachu.
Myślę, że tego bardzo brakuje w polskich szkołach, ale myślę, że to nie tylko w polskich. Generalnie w systemie edukacji brakuje takiej nauki w ogóle porozumiewania się, komunikacji, kontaktu. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo, bardzo dużą część komunikacji przenieśliśmy do internetu i często trudno jest nam się po prostu komunikować twarzą w twarz. Ode mnie to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była Kasia Koczułap. Możecie ją znaleźć na Instagramie, gdzie występuje jako Kasia Co z tym seksem. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek Odsłuchu Społecznego, to serdecznie zachęcam do zasubskrybowania nas i polubienia też profilu na Instagramie i na Twitterze. Ja się nazywam Jaśmina Różańska i bardzo Wam dziękuję. Odsłuch Społeczny.